Halo, halo, kochani, dzień dobry, witamy przeserdecznie. Oczywiście dzisiaj dokazuje nam mocno kudeł, także proszę już powiedzieć, co trzeba. Dasz pieniążki na herbatkę. Pewnie, kudek przyszedł, ty dam mu pieniążki na herbatkę, kochani. Herbatka wskazana, bo dzisiaj mamy niby już kalendarzową wiosnę, ale jeszcze, kochani, no do niej daleko. Gutek na Cyprze ma dzisiaj 25 stopni, mówi, że z samego siedzenia jest spocony. Już tatuś zaraz da na herbatkę. Natomiast, kochani, zobaczcie, jest, tylko my musimy chyba z kamerą przejść na tamtą stronę, bo tu będziemy nagrywać naszego trenera Sapka, który jest rozjemcą w tym meczu. Kochani, Futbol Akademii Regional League, witamy przeserdecznie. Bolesławiec, jest to pierwsza z pięciu, zdaje się, edycji, gdzie spotykają się wewnętrzne oddziały Futbol Akademii, rozgrywając ze sobą wewnętrzne mistrzostwa. Naśka, jak poznajecie, kochani, tutaj w swoich, kochani, budkach od Vita Sport. Dziękujemy Vita Sport za... Trzymaj kudełku, proszę. Trzymaj. Naśka, kochani, w budkach od Vita Sport. Zdaje się, że to bratobójczy pojedynek. Jedynka gra z dwójką, kochani, także myślę, że jednak faworytami tego spotkania jedynka. Tutaj jest ekipa, kochani. Miłosz, jest Roxana, jest Wojtek, kochani, w tym meczu w polu, także no zaraz zobaczymy, jak się to potoczy. W każdym bądź razie na razie oni prowadzą 1-0. Ja się troszkę przesunę, żebyśmy mogli zobaczyć. Patrzcie, jest Piotruś przy piłce. Próba rozegrania, chyba za krótka, nie. Świetna piła. Dochodzi do Piotrka. Patrzcie, Piotruś kółeczko. Piękna piła i Dawid to kończy. Tak, mamy, kochani, 1-1. Brawo, Dawid. Słuchajcie, Dawid, Piotrek, Naśka, Wiktoria. To jest chyba tu siła defensywna. Oni, widzę, tutaj na przodzie, Nasia na środku. Bucik jej się rozwiązał, kochani. Natomiast przypominam, że Nasia trenuje indywidualnie z trenerem Sapkiem, który właśnie w tym momencie, kochani, jest rozjemcą na boisku. Natomiast tak naprawdę na co dzień to trener w roczniku 2006. On prowadzi naszego Gutka w dodatkowych zajęciach, kiedy nie jesteśmy, kochani, na zajęciach z Zagłębiem. Jak wiecie, że jesteśmy zawodnikiem Zagłębia, Gutek tam trenuje, tam rozgrywa zawody, kochani, tam się rozwijamy, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią Lubina, natomiast jakby finansowo, no, nie radzimy sobie tak, jakbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie na tylu być zajęciach, na ile Lubin może nam dać, kochani, dlatego jesteśmy często w Lubinie dwa razy w tygodniu. Patrzcie, ach, minęła się z piłką. No, jeszcze tylko w Naśce nadzieja. Patrzcie, wróciła Naśka, przeszkadza Roxanie. To koleżanki z treningu razem. Przypominam, że to jest bratobójczy pojedynek Futbol Akademii Bolesławiec. Gra z Futbol Akademii Bolesławiec. Jedynka z dwójką. Natomiast no, Miłosz jest szybki, motoryczny, także takie zabawy bramkarza mogą się, kochani, skończyć bramą. Natomiast no, na razie piękny, wyrównany mecz. 12 minut trwa to spotkanie. Brawo, Nasiu. I zatrzymujemy akcję, nie? Jednak przechodzi do Piotka, świetnie, brawo, idzie Dawid znowu na szpicę, natomiast no już chyba będzie mu trudniej, kochani, bo u nas, muszę wam powiedzieć, w naszej dwójce sporo zawodników z rocznika 2009, tak jak Piotrek, jak Dawid, dlatego w tym momencie jakby mówię, że to pomarańczowi są faworytem tych zawodów, dlatego że rocznikiem wiodącym jest tutaj rocznik 2000, kochani, 8, natomiast 2009 Piotrek, 2009 Dawid, nie wiem jak reszta roczników. Wiktoria jest, tak jak Nadia, chyba jednak 2008. Wiktoria jest w niebieskiej czapce, trenujemy razem. No i Nasie oczywiście rozpoznujecie w budkach od Vita Sport. Właśnie, a i myślałem, że piłka przejdzie, szkoda, niedużo brakło, a jednak patrzcie, bramkarz na przedpolu. Nie wkręcam się, kochani, w emocje za bardzo. Oczywiście jak grają maluszki moje, obojętnie czy Gutek, czy Nadia, czy Kudełek, kochani, to jednak staram się patrzeć, a i Miłosz nie trafia, mieliby 2-1. Staram się, kochani, nie wkręcać, ale jednak połowa serduszka, rozum gdzieś się wkręca. Patrzcie, piękna piła przychodzi. Brawo Nasiu, patrzcie, pójdzie w asysta. Aj! Świetnie. Słuchajcie, ja staram się i was też tego uczę, nie podpowiadać, nie dawać, kochani, wskazówek maluszkom. Od tego jest trener, kochani, przy linii. Zresztą większość trenerów. Cześć, załoga, siemka. Dzień dobry, piątka. Bramkarzowi się wiąże buty, pamiętajcie o tym, dawaj piątkę. Bramkarz ma rękawice, kochani, także
Kolega mu w tym momencie pomaga, szykuję się do swojego meczyku. Natomiast ja chciałbym tylko dokończyć wątek. Pamiętajcie, rodzice, żeby dać grać. Tak samo często trenerzy jednak gdzieś tam troszkę się zagalopowują, gdzieś próbują na joysticku prowadzić swoje drużyny. Kochani, troszkę to przypomina takie żywe PlayStation. Natomiast ja jestem też bardziej jednak zwolennikiem kreatywnego grania. Owszem, wtedy pewnie częściej przegrywamy, jakby mniejsze osiągamy wyniki. Natomiast czy granie wynikowe w roczniku 2.8, 2.9, 10, 11, czy nawet w 2.6, czy to jest jeszcze tak naprawdę istotne? Myślę, że na pewno, bo jednak, kochani, no, gramy, trenujemy po to, żeby wygrywać. No, taka jest idea sportu, ale w tym wieku jest jeszcze ważniejsza idea i ona się nazywa zabawa. Dobra zabawa, świetne samopoczucie, kochani, czucie się częścią grupy i to obojętnie, czy ta grupa przegrywa, czy wygrywa, kochani. No, mieliśmy teraz ładną główkę, wysoki Wojciu mógł tutaj, kochani, główką zakończyć bramką to dośrodkowanie z rzutu rożnego. Natomiast, kochani, no, trener w tej chwili jakby daje tutaj, patrzcie, i to będzie gol. Nie, ale patrzcie, jaka poprzeczka. Do niego. I teraz chyba wchodzi, tak. Słuchajcie, siedzieli na nas. No, myślę, że długo tej bramki nie ma, natomiast ucierpiał jeden z chłopców, kochani, przy tej akcji. Trzyma się, kochani, za chyba noska. Gdzieś tam być może niechcący po prostu w ferworze walki, ale jest ok, już się podniósł, super, nic się nie dzieje. Także, kochani, na razie jakby przegrywamy 2-1, tylko ja powiem szczerze, że już od dawna się jakby spodziewałem, że jednak ten mecz potoczy się, że wygra go po prostu jedynka. Natomiast no, 2-1 to naprawdę fajny, wspaniały, dobry wynik naszej dwójki. Przypominam, że dwójka to młodsi piłkarze zasileni dwoma dziewczynkami, zdaje się 2-8 i a turniej jest oczywiście dla rocznika 2008. Patrzcie, jest Roxana, się fajnie uwolniła. Nie, jednak nie. Pięknie. Ach, szkoda, że Nadia nie przyjęła tej piłeczki. Natomiast mamy w tym momencie, patrzcie. My jednak mamy dominację chyba, myślę, jedynki. Natomiast no, Nasia bardzo kontaktowo gra, a tu trzeba szeroko zagrać, kochani, patrzcie. Szeroko i jest szansa wtedy na gola. Natomiast no, gramy ciasno, tak w moim odczuciu. Gramy po prostu bardzo kontaktową piłkę, taką troszkę jak na sali, ale być może wynika to z tego, że my dopiero od niedawna wyszliśmy z sali. To są pierwsze gierki, kochani, na dużym boisku. I tak naprawdę mam wrażenie, że nikt nie wykorzystuje tak naprawdę tej szerokości boiska. Tu się bardzo fajnie Dawid ustawia, kochani, do grania. Natomiast, kochani, no, jakże duża różnica temperatur między dwoma dzisiaj turniejami. Gutek rozgrywa turniej, kochani, na Cyprze, ma tam 25 stopni. My tu mamy raptem około 10, zimny, nieprzyjemny bardzo wiatr. Patrzcie, do piły, świetnie, brawo. Brawo, Marcel też jest z rocznika 2009, mamy rzut rożny. Rożny. Mamy rzut rożny, kochani, także... Nadia uśmiechnięta, patrzcie, z Roxaną się przepychają jako ciekawostkę. Oj, jakieś takie mocne wycofanie do tyłu, kochani, trochę ekstremalne zagranie. I patrzcie, czy to się, patrzcie, nie skończy, no ale bramkarz zdążył, super. Ekstremalne zagranie, kochani, natomiast no, czasami gdzieś tam przez tył się też szuka rozwiązań i trzeba chwalić inicjatywę i próby jakby szukania, kochani, różnych możliwości. Oj, brawo Marcel, patrzcie, Nadia, brawo. Aj, już widziałem, jak ta piła przechodzi, kochani, do Dawidka. Dawidek tutaj na szpicy ustawiony, patrzcie, i to może być, brawo, i to może być, kochani, uwaga, nie, ja cię kręcę, no szkoda, mieliśmy sytuację na 2-2, nic się nie stało, ładna akcja, super. Dawid uśmiechnięty, kochani, i o to chodzi. Pamiętajcie, aby jako drużyna nie mieć pretensji do takich sytuacji, dlatego że nikt z nas nie jest bez winy, nikt z nas, kochani, nie jest stuprocentową maszyną, jesteśmy ludźmi. Fajna akcja, szukał długiego rogu, strzał był fajny. Brawo, Marcel, świetnie! Brawo, brawo! Walcz, Marcel, super, nie daj, pięknie, do końca! Brawo! Kochani, naprawdę należy się wielki szacunek za walkę naszym maluszkom 2-9. Jednak w tamtej drużynie, widzę, chyba wszyscy są starsi, także to świetnie rokuje na kolejne lata, gdzie będziemy grać, powiedzmy, w swoim roczniku 2-9. Wtedy ewentualnie dziewczynki też mogą się bawić, dziewczynki mogą być rok starsze. Natomiast
tak naprawdę no, mieliśmy teraz bramkę na remis. Słuchajcie, jeszcze raz chyba będziemy mieć sytuację, patrzcie. Świetnie, brawo, brawo Marcel, super, patrzcie, trzech was jest, brawo. Oj, chyba niepotrzebnie, no ale nic, brawo za decyzję. Znaczy, no, każdą decyzję o strzale trzeba chwalić, kochani. Pamiętajcie, oni się uczą. Jeszcze wiele podejmą decyzji dobrych, wiele złych. Natomiast no, byliśmy w mocnej przewadze, to było 3-1. Można było... patrzcie, teraz się może uda. Brawo, Nadia, od razu. Brawo, Nasiu, super! Super, Nadinko! Ale fajnie. Gratulujemy Nasi bramki, to ważnej, wyrównującej bramki. Natomiast pachniało tą bramką już od dawna. 2-2 w meczyku. Oj, kochani, ucierpiał chyba tutaj bramkarz troszkę w tej interwencji. Trzyma się za kolanko, prosta noga. Powiem szczerze, że nie umiem ocenić sytuacji, bo bardziej właśnie skupiałem się na bieganiu na piłkę Nasi i tym strzale. Fajnie z pierwszej piłki Nasia, lewa noga, 2-2. Natomiast co nie zmienia faktu, kochani, że i tak, jakby mówię, no faworytem meczu dla mnie są tutaj niebiescy. Natomiast, że to jest tak fajny i wyrównany mecz, to jakby no, wielki sukces oczywiście jednych i drugich, dlatego że zobaczcie, tam były poprzeczki, tam były słupki, zobaczcie, piękna walka. No, szacunek dla Nadi, że patrzcie, nie wybija na uwolnienie, tylko próbuje z tego wyjść. Brawo, Nasiu! Szkoda, piła na przedpole, ale patrzcie, patrzcie, Ronika jest... Uwaga! I patrzcie, Dawid dostaje piłę. Patrzcie, co z tym zrobi. Brawo, jest jeszcze Piotruś. No brawo i super, Piotruś do bramki schodzi i może to się... A i brawo, super. Ale mieliśmy piękną akcję. Patrzcie, kochani, jaki lobik to może zaskoczyć. Nie, prosto do rąk bramkarza. Za połowę. Aha, tak może chyba, bo złapał chyba, tak? Z autów chyba bramkowych, jak piłka linię opuści, kochani, wtedy chyba nie możemy grać za połowę. No powiem wam, że wkręcony w meczyk jestem, dlatego że naprawdę no, jest do końca może minutka, dwie. Natomiast no, wcale my tutaj nie gramy złych zawodów. Brawo! Do końca, świetnie! Do końca, walczymy, brawo! Brawo! Pięknie, Piotruś! Super, walczymy, brawo! Tak, mamy faul, Piotruś zaczepił kolegę. Piątki przybite, to bardzo ważne, kochani, żeby tak wychodzić z sytuacji. No brawo, gratulacje dla jednych i drugich. No ślicznie. Mamy, kochani, remis na inaugurację. Jako ciekawostkę wam powiem, że w swoim spotkaniu remisowym remisuje też Gutek. Także trenerze, trenerze, ty, trenerze, a ty wiesz, że Gutek też pierwszy mecz na remis, tak? Trener, kochani, rozciąga kolana, bo jest dzisiaj od rana w akcji cały czas, także trener jest świetnym, kochani, znawcą anatomii ciała ludzkiego. On pięknie pracuje z naszymi szabełkami. Zresztą na sobie teraz jakby tutaj poprawia kolanka. No, cały dzień na nogach od rana, kochani, to jest spory wysiłek. Trenerze, ja tylko informacja. Gutek zremisował i Naśka, także tak zaczęli podobnie dzisiaj zawody. Taki krótki raport, kochani, do sztabu szkoleniowego, dlatego że trener Sebastian, tak jak wam mówiłem prędzej, to osoba, która prowadzi piłkarskie nasze szabełki w treningu indywidualnym, natomiast trener Sebastian dodatkowo jeszcze w treningu grupowym. Kochani, no jakby praca Gutka gdzieś została dostrzeżona, Gutek dostaje powołanie do kadry Futbol Akademii, do reprezentacji Polski, kochani, to wielkie wyróżnienie naprawdę i zaszczyt, także gratulacje dla ciebie, Gutku, gratulacje dla trenerów, dlatego że tak naprawdę wielu sukcesów, wielu ojców ma sukces, kochani, Gutka, i naprawdę cały sztab ludzi do tego się przyczynił, także każdemu osobno i wszystkim razem dziękujemy. A my spotykamy się przy kolejnym meczu, zdaje się, że meczy będziemy mieć dzisiaj 5, także jeden za nami, jeszcze 4 spotkania przed wami. Nasza dwójka remisuje z jedynką 2-2, natomiast no, przy odrobinie szczęścia mogliśmy to wygrać, kochani, bo tych sytuacji 1-1 mieliśmy tu naprawdę sporo. Wiadomość odcinka, Nasia strzela, kochani, bramkę, to cieszy, tym bardziej, że ona nie jest takim, kochani, bardzo defensywnym zawodnikiem z dużą ilością strzelonych goli, ale czasami jej się zdarza postrzelać, także do zobaczenia za moment przy kolejnym spotkaniu.